Wyobraźcie sobie zamek. Grube mury, wysokie wieże, otwory strzelnicze, architektura podporządkowana obronności. Budowla malownicza, ale także tajemnicza, nieprzystępna, mroczna. No i zamek zwykle jest stary albo bardzo stary. A gdyby tak zbudować zamek modernistyczny? Na tyle tradycyjny, aby wywierał wrażenie solidności i ponadczasowości, ale wyposażony w nowoczesną konstrukcję, pełen światła i współczesnych udogodnień? Sprzeczność? Być może. Jednak jest w Polsce budynek, w którym udało się te sprzeczności pogodzić. To rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej, zameczek w Wiśle. W tym odcinku zwiedzimy ten ewenement na skalę światową. Modernistyczny zamek. Zostańcie z nami. Do Wisły pojedziemy nowym Mercedesem EQS. To samochód, który łączy w sobie luksus i elektromobilność. Trochę tak jak cel naszej podróży. Górska rezydencja prezydenta to także połączenie luksusu, elegancji, reprezentacyjnego charakteru z awangardowym stylem lat 20. i 30., czyli modernizmem. No to cóż, odpalam swoje elektryczne konie i w drogę. Jak to się stało, że zameczek w Wiśle w ogóle powstał? Na początku XX wieku na zadnim Groniu, czyli tam, gdzie teraz znajduje się Narodowy Zespół Zabytkowy Rezydencja Prezydenta RP, Habsburgowie zbudowali dla siebie niewielki, drewniany dworek myśliwski. Po odzyskaniu niepodległości wojewoda śląski Michał Grażyński zaproponował, aby ten dworek stał się górską rezydencją prezydenta RP. Jako dar ludności województwa śląskiego dla głowy państwa. Jednak chwilę, moment po remoncie, po zakończeniu remontu, dworek spłonął w 1927 roku. Sejm Śląski podjął wtedy decyzję o sfinansowaniu budowy nowej rezydencji dla prezydenta. Warto pamiętać, że w II Rzeczypospolitej województwo śląskie miało szeroką autonomię. Miało m.in. właśnie swój własny sejm i swój własny skarb. Rezydencja prezydenta RP w pięknym Beskidzie Śląskim miała więc mieć także znaczenie symboliczne. W akcie erekcyjnym czytamy, że nowy zamek miał być widocznym symbolem łączności Śląska z Polską. Na projektanta wybrano krakowskiego architekta Adolfa Szyszko-Bohusza. Był on twórcą bardzo znanym i bardzo wpływowym. Odpowiadał za liczne przebudowy najważniejszych polskich zabytków i projekty ważnych gmachów publicznych. Między innymi jego autorstwa są nowe wnętrza Zamku Królewskiego na Wawelu, Wieczernik na Jasnej Górze, projektował także niezrealizowaną wielką rozbudowę Zamku Królewskiego w Warszawie. Adolf Szyszko-Bohusz projektował tak wiele ważnych budynków, że zaczęto go przezywać Adolfem Wszystko-Bohuszem. Projekt wnętrz zameczku to zaś wspólne dzieło Adolfa Szyszko-Bohusza, Andrzeja Pronaszki przy współpracy Włodzimierza Padlewskiego. Zamek zaczęto wznosić w roku 1929, zaś przekazano go prezydentowi Ignacemu Mościckiemu w styczniu roku 1931. Zameczek w Wiśle służył prezydentom do 1952 roku, a potem jego koleje były różne. Był m.in. domem wypoczynkowym dla górników. Ponownie stał się własnością Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w roku 2002 i po remoncie znów służy głową naszego państwa. Jesteśmy na miejscu. Przed nami rezydencja prezydenta Zameczek w Wiśle. Przyjrzyjmy mu się bliżej. W jaki sposób Adolf Szyszko-Bohusz rozwiązał bryłę zameczku w Wiśle? No, jak zaczniemy opisywać, no to można powiedzieć, że bardzo tradycyjnie, bo mamy na przykład dwie wieże, północną i południową. W tej północnej mamy pokoje gościnne, a w tej południowej gabinet prezydenta i pokoje pary prezydenckiej.
łączy je taki łukowato wygięty łącznik, zdecydowanie niższy. Tam znajdują się na parterze pokoje reprezentacyjne, w tym weranda, takie centrum życia społecznego, do którego zaraz przejdziemy. A do tego mamy jeszcze niziutkie skrzydło parterowe, w którym znajdują się kuchnie i pomieszczenia gospodarcze. Więc można powiedzieć, że mamy taką tradycyjną gradację tych wysokości poszczególnych brył. Najniższe są te funkcje obsługujące, właśnie pomieszczenia gospodarcze i kuchnia. Najwyższa wieża, ta południowa, ona mieści gabinet prezydenta, czyli jeżeli chodzi o hierarchię pomieszczeń, najważniejsze pomieszczenie w zamku. Ale ta bryła to także jest coś, co można by nazwać w języku modernizmu ćwiczeniem dynamiki mas. Mówiłem już kiedyś, że modernizm to nie tylko te detale, które najczęściej kojarzymy właśnie z architekturą modernistyczną, czyli domy na słupach, wstęgowe okna, białe ściany, płaskie dachy, ale także pewne napięcia pomiędzy masami, bryłami, z których składają się budynki. Komponowanie budynków w taki sposób, aby ich części składowe pozostawały ze sobą w pewnym napięciu, w jakimś związku. I tutaj Adolf Szyszko-Bohusz sięgnął właśnie po takie zwarcie pewnych elementów. Bo owszem, mamy te dwie wieże, ale zauważmy, że one są ustawione w pewnym kontraście względem siebie. Mamy szerszą i niższą i wyższą, za to węższą, bardziej strzelistą, jeszcze zaopatrzoną w tę wieżyczkę z klatką schodową w środku, ten najwyższy element zamku. I one nie stoją równolegle do siebie, ale pod lekkim kątem do siebie, a więc ten łukowato wygięty łącznik, on właśnie sprawia, że one są w pewnym takim napięciu. Jest taka dynamika tych brył, właśnie dynamika mas, a nie statyka jakichś takich ciężkich klocków. W pierwotnym projekcie Szyszko-Bohusz zaprojektował to jeszcze bardziej jakby modernistycznie niż to, co teraz widzimy, no bo mieliśmy budynki ze stropodachami, z płaskimi dachami, więc ten, można powiedzieć, ikoniczny detal modernizmu był tutaj także zastosowany, więc to był właśnie zamek, który jeszcze nie miał tych wysokich dachów, ale no warunki klimatyczne, praktyka korzystania z tego budynku w surowym, górskim klimacie, no sprawiła, że po krótkim czasie postanowiono te płaskie dachy zastąpić tymi spadzistymi dachami, które dzisiaj widzimy, krytymi miedzią, która pięknie się spatynowała. I mi się wydaje, że ten modernistyczny aspekt, ani malowniczość tego zameczku na tym nie ucierpiała, że te dachy dodają właśnie jeszcze strzelistości tym wieżom i podkreślają malowniczość położenia zamku na stoku góry. Przyglądając się bliżej temu, w jaki sposób zostały wykończone ściany, od razu zauważamy, że to jest gmach kamienny, wymurowany z lokalnego kamienia, ale także to, że każda z tych składowych części została potraktowana plastycznie trochę inaczej. Raz, na przykład na tej najwyższej wieży, okładzina kamienna tworzy takie jakby kostki, taką szachowniczkę, można by powiedzieć, że trochę jakby parkiet, tylko w pionie i z kamienia. W innych miejscach te kamienie są ułożone w bardziej swobodny sposób, tak jakby takie szybko murowano właśnie kilkaset lat temu w okresie średniowiecza, a jeszcze w innych miejscach pojawia się taki wzór jodełki, a więc każdy element tej bryły nie tylko jest potraktowany indywidualnie, jeżeli chodzi o wolumen, o swoją objętość, o swój kształt, wysokość, ale także indywidualnie, jeżeli chodzi o jego takie wykończenie, już wystrój, kamieniarkę. No a skoro mówimy o kamieniarce, to w całej tej wielkiej bryle pojawia się tak naprawdę tylko jeden moment z ornamentem. Mówimy, że modernizm traktował każdy ornament jako zbrodnię. Tutaj mamy bardzo ozdobny budynek, ale ta ozdobność wynika z zastosowanego materiału. W jednym tylko miejscu jest rzeźba, jest właśnie ozdoba. Przyjrzyjmy jej się bliżej. Tą ozdobą jest oczywiście portal, monumentalny portal wejściowy. Nie mamy żadnych wątpliwości, że to jest główne wejście do zamku prezydenta. Ten portal jest granitowy, kamienny, uskokowy. Drzwi umieszczone są w głębokiej wnęce, w podcieniu, a ten portal jest zamknięty kluczem z wornikiem, z wizerunkiem orła w koronie, nawiązującym do tego, jak wyglądały heraldyczne przedstawienia orłów, czyli herbów, Piastów Śląskich. Skąd to nawiązanie do piastowskiej władzy na Śląsku tutaj, w zamku prezydenta RP w II Rzeczypospolitej? Spójrzmy tam. W czasie ostatniego remontu na ścianie w formie takiej tablicy fundacyjnej umieszczono kopię aktu erekcyjnego podpisanego przez twórców zamku prezydenta w Wiśle. Mamy podpis
prezydenta Ignacego Mościckiego, mamy też tutaj podpis architekta Adolfa Szyszku-Bohusza oraz wszystkich innych zaangażowanych w powstanie tej rezydencji. I w tekście aktu erekcyjnego podkreślają oni, że Śląsk po 600 stuleciach wrócił do Polski. Co więc symbolizuje ten orzeł nawiązujący do heraldyki i piastów śląskich tutaj, na rezydencji prezydenta? To, że w pewnym sensie następcą piastów śląskich, następcą piastowskich władców tych ziem jest właśnie w odrodzonej Rzeczypospolitej jej prezydent. No to przejdźmy pod tym orłem. Jakie wnętrza mogą czekać nas za tymi drzwiami? Przeszliśmy przez masywny, kamienny portal. Drzwi umieszczone są we wnęce, w głębi ściany. Może wydawać się, że mury zamku mają po kilka metrów grubości. Ale już od progu widzimy, że to iluzja. Już od progu widzimy pełne przeszklenie. Wnętrze zalane słońcem, jasne, przejrzyste. Dlaczego to było możliwe? Ponieważ zauważmy, że konstrukcją zamku są słupy, a więc jest to konstrukcja modernistyczna. Cała przestrzeń pomiędzy tymi słupami jest wypełniona szkłem. Dzięki temu i weranda, do której zaraz wejdziemy, i ten korytarz, który jest głównym kręgosłupem komunikacyjnym zamku, są bardzo jasne, przez cały czas, przez cały dzień oświetlone światłem słonecznym. Tutaj też świetnie widać to, o czym mówiłem już z zewnątrz, że zamek ma strukturę takiego łukowatego wygięcia, rozpiętego pomiędzy dwiema wieżami. Kiedy stoimy tutaj, świetnie widać właśnie, że korytarz jest łukowato wygięty i po tym łuku prowadzi nas do klatki schodowej. Z zewnątrz, od frontu, ten łuk jakby owija się, zapraszając, tak obejmując wchodzących, zapraszając do środka, a ten sam łuk, to samo wygięcie sprawia, że widok z werandy jest fenomenalny, jest niezrównany. Chodźmy go zobaczyć. Weranda jest całkowicie przeszklona od strony korytarza, ale przede wszystkim od zewnątrz. Jej zewnętrzna ściana to jedno wielkie przeszklenie, tylko z kilkoma dzielącymi je słupami. Gwiazdą tego wnętrza jest widok, bo ten widok jest niczym malowany krajobraz, niczym wielka panorama otaczających gór. Wśród tych gór jest Barania Góra, miejsce, gdzie swój bieg zaczynają rzeczki, które później tworzą Wisłę. Więc znowu mamy pewien aspekt symboliczny. Oto jest ten zamek, ta strażnica, w której prezydent Rzeczypospolitej może pilnować zachodnich rubieży państwa, ale także może mieć oko w miejsce, na miejsce, gdzie zaczyna swój bieg Wisła, a więc królowa polskich rzek. Kiedy już nacieszymy oczy tą niezrównaną panoramą, tym wspaniałym krajobrazem, możemy zwrócić uwagę na meble, które zaprojektowano specjalnie do tego wnętrza. Weranda jest takim towarzyskim sercem całego zamku. Tutaj odbywa się życie towarzyskie prezydenta i jego gości i mamy garnitur mebli, który chyba jest największym zespołem modernistycznych mebli ze stalowych rur, jaki w ogóle zachował się w Polsce z dwudziestolecia międzywojennego. Co więcej, to są pierwsze meble ze stalowych giętych rur, jakie wykonano w Polsce. I pamiętajmy, że mówimy o przełomie lat 20. i 30. XX wieku. Bauhaus istnieje ledwie od 10 lat. Marcel Breuer swoje eksperymenty ze stalowymi giętymi meblami prowadzi raptem od kilku lat. A tutaj mamy przez Andrzeja Pronaszkę wprowadzone pełen garnitur mebli zgiętych rur stalowych, zgiętego drewna, miękkich, wygodnych i bardzo eleganckich. Nie tylko te pomysły, te awangardowe, bauhausowskie idee zostały od razu tutaj przyjęte, właściwie zaraz po swoich narodzinach w środkowej Europie, ale także zostały wyniesione do najwyższej rangi przestrzeni reprezentacyjnej. To jest kolejna rzecz, która decyduje o indywidualnym charakterze tego, nie tylko wnętrza, ale w ogóle tej rezydencji. Ona pokazuje, że wśród tych najbardziej progresywnych, tych najbardziej nowoczesnych idei można znaleźć miejsce na wykonanie mebli reprezentacyjnych i wnętrz eleganckich, komfortowych, luksusowych. Jeszcze jedna rzecz, która zwraca tutaj uwagę, to kolorystyka tego wnętrza. Myślę, że często, kiedy mówimy o wnętrzach, o budynkach modernistycznych, no to widzimy, że oczami wyobraźni, że mają one białe ściany. To może wynikać po części z tego, że zwykle te budynki, które budowano w latach 20. i 30. oglądaliśmy na czarno-białych zdjęciach.
Tutaj widzimy, że uzupełnieniem tego krajobrazu, uzupełnieniem tych mebli są intensywne kolory. Stolarka oddzielająca werandę od korytarza jest granatowa. Te słupy wyznaczające kolejne przęsła werandy czerwone. Strop nad nami jest żółty. Ściany mają taki odcień szarości. A więc kolorystyka wnętrza także jest wsprzęgnięta w tworzenie ogólnego tego właśnie takiego eleganckiego, komfortowego wrażenia, jakie wywiera to wnętrze. Nie ma białej nudy, jak pisano w prasie dwudziestolecia międzywojennego, ale jest właśnie próba stworzenia nowej, modernistycznej i eleganckiej plastyki. Meble, ten widok, przeszklenia, kolory na ścianach. To wszystko przekłada się na wyraz plastyczny tego wnętrza, na to totalne dzieło rzemiosła artystycznego, designu, jakbyśmy dzisiaj powiedzieli, i architektury wnętrz. Chodźmy dalej. Parter zajmują głównie pomieszczenia reprezentacyjne, miejsca spotkań w różnych gronach. Widzieliśmy już werandę, czyli tak naprawdę rodzaj dużego salonu, którego główną atrakcją jest widok na zewnątrz, widok na otaczający krajobraz, a więc można się domyślać, że tamto pomieszczenie było wymyślone jako to, w którym spędza się czas w ciągu dnia. Tam można było na przykład spotkać się po śniadaniu, porozmawiać i później wyjść na zewnątrz na spacer albo na narty. Ale są też inne pomieszczenia reprezentacyjne. Tutaj po tej stronie jadalnia, a zatem możemy domyślać się, że tutaj odbywały się uroczyste kolacje, po czym goście mogli przechodzić na drugą stronę, do salonu. Panowie po krótkich rozmowach mogli udać się razem do pobliskiej, przyległej do salonu palarni. A zatem cały ten zespół pomieszczeń reprezentacyjnych na parterze, można powiedzieć, że był zorganizowany wokół tego, w jaki sposób spędzano czas w wyższych sferach w dwudziestoleciu międzywojennym. Poszczególne pomieszczenia były dostosowane do tego, co po kolei robiono, kiedy na przykład właśnie spotykano się na najwyższym szczeblu, na przykład z głowami zagranicznych państw w latach 20. i 30. XX wieku. Mamy pomieszczenia dostosowane do tych poszczególnych aktywności, w tym właśnie pokój kominkowy przeznaczony na palarnię. Ale oczywiście zamek prezydenta, rezydencja prezydenta to nie tylko miejsce spotkań, ale także miejsce jego pracy urzędowej. W tej najwyższej wieży zlokalizowano gabinet prezydenta, który także został zaprojektowany przez Andrzeja Pronaszkę. Chodźmy go zobaczyć. Idąc na górę, mijamy inny aspekt rzemiosła artystycznego. Widzieliśmy te lśniące, stalowe rury, z których wykonano meble, a tutaj mamy drewno, rzeźbione tralki, które trochę przywodzą na myśl estetykę Art Deco, trochę może ekspresjonizm początku XX wieku, a trochę taką estetykę góralską, regionalną. Może też trochę odwrócone choinki, odwrócone drzewa iglaste. Pochwyt w kolorze granatu, więc znowu to oddziaływanie koloru i tymi schodami idziemy na górę do gabinetu prezydenta. Od kiedy w architekturze wnętrz wykształcił się gabinet jako funkcja pomieszczenia, lokalizowano go w narożnikach rezydencji albo w wieżach. Dlaczego? Bo wtedy można dać w nim najwięcej okien. A co się robi w gabinetach? Podpisuje dokumenty, pisze listy, więc światło słoneczne jest niezbędne. Dużo światła słonecznego w gabinecie to gwarancja udanej pracy. I tutaj z tego tradycyjnego sposobu lokalizowania gabinetu właśnie w miejscu, gdzie jest mnóstwo światła, Andrzej Pronaszko i Adolf Szyszko-Bohusz skorzystali. Zlokalizowali gabinet prezydenta w tym wielobocznym ryzalicie wieży, korzystając właśnie z tego, że te wiele okien będzie zalewało biurko, miejsce do kameralnych rozmów prezydenta, mnóstwem światła. Znowu widzimy więc to, o czym mówiłem już na dole, na werandzie, że w pewnym sensie zameczek prezydenta w Wiśle to totalne dzieło plastyki, dzieło architektury wnętrz i rzemiosła artystycznego. To, jak wygląda on z zewnątrz, jak rozwiązano jego rzuty, wspiera to, w jaki sposób jego użytkownicy korzystali z urządzonych tu wnętrz. I znowu meble, które właściwie wyprzedzają swój czas. Do dzisiaj
są nowoczesne. Do dzisiaj wyglądają świeżo, a jednocześnie wyglądają na meble komfortowe i wygodne. Ja się chyba nie odważę usiąść na fotelu prezydenta, ale możemy skorzystać z mebli, które przeznaczone zostały do chwili wypoczynku pomiędzy oficjalnymi spotkaniami. Na dole wspomniałem o tym, że te meble zgiętych rur stalowych to były pierwsze tego typu meble wykonane w Polsce. I w ogóle całe wyposażenie i wykończenie zamyczków w Wiśle to jest robota polskich firm, polskich przedsiębiorstw, polskich rzemieślników. I spójrzmy na jakość, na poziom tego rzemiosła na przykładzie tego barku. To jest mebel piękny, elegancki, nowoczesny, ale także funkcjonalny. Bo raz, że jest na kółkach, mogę go sobie przysunąć i kiedy go sobie przysunę, to mogę zobaczyć to, w jaki sposób jest fornirowany ten blat, a właściwie dwa skrzydła rozkładanego blatu. Jak pięknie usłojenie z jednego skrzydła przechodzi przez taką oś symetrii na drugie skrzydło, tworząc właśnie no właściwie taką plastyczną, abstrakcyjną, drewnianą, usłojoną kompozycję. Możemy go sobie otworzyć. Od razu zauważamy, że to, co przed chwilą było tylko uchwytem, dzięki któremu przesuwałem ten barek, teraz stało się podpórką pod zewnętrzne skrzydła blatu. Sam mebelek z malutkiego stał się odrobinę większy. No i teraz możemy sobie wyobrazić, że jeżeli jakieś wieczorne spotkanie mijało prezydentowi Mościckiemu w miłej atmosferze, to mógł swojemu rozmówcy zaproponować wypełnienie tych kieliszków czymś mocniejszym. Ogólnie warto zauważyć jeszcze jedną rzecz, która czyni zamek w Wiśle wyjątkowym. Zwykle, kiedy zwiedzamy historyczne rezydencje, to są właściwie wnętrza muzealne. Zaglądamy do pokojów, z których od lat nikt nie korzystał. Oglądamy to, jakby były one zamrożone w czasie, w momencie swojego powstania albo w momencie, kiedy wyprowadzili się lokatorzy. Ale zamek prezydenta w Wiśle to rezydencja żywa. Rezydencja wciąż pracująca i wciąż służąca kolejnym prezydentom, teraz już III Rzeczypospolitej. Widzimy tutaj to, że kolejni lokatorzy tego zamku, kolejni gospodarze zostawiają tutaj po sobie jakiś swój ślad, książki, jakieś bibeloty. To jest coś niezwykłego, bo to jest właśnie nie tylko wspaniały przegląd rzemiosła artystycznego z dwudziestolecia międzywojennego, przegląd tego, co w polskim rzemiośle, w polskim designie, w polskim projektowaniu przemysłowym było z najwyższej półki, ale także właśnie żywe miejsce, dom dla kolejnych głów naszego państwa. Na koniec chciałem wam pokazać jeszcze jeden smaczek w pomieszczeniu, które dzisiaj nie jest już intensywnie raczej użytkowane, ale daje niezwykły wgląd w to, jak wyglądało życie właśnie elit początku XX wieku. A jest to salon kąpielowy. No co tu dużo mówić? To jest łazienka wielkości konkretnego mieszkania i to dwupokojowego, dwupokojowa łazienka. Tutaj mamy obszerny salon kąpielowy, do którego przylega mniejsze pomieszczenie, taka tualeta. Całe wyposażenie jest oryginalne, mamy przykład fantastycznej, właściwie przemysłowej armatury, ale błyszczącej, niezwykle eleganckiej, ale zwróćmy uwagę też na to, w jaki sposób to wnętrze jest doświetlone. Mamy wielkie okno obejmujące aż trzy ściany, właściwie można powiedzieć okno wstęgowe, bo to jest taka no, wielka tafla przeszklenia ciągnąca się właśnie dookoła z trzech stron i to kieruje nasze myśli do tego, jak pojmowano higienę i rolę architektury w higienie, w zdrowiu, w dwudziestoleciu międzywojennym. I to jest znowu właśnie ten modernistyczny sznyt zamków w Wiśle, bo właśnie modernistyczne myślenie o myciu się, o czystości, o higienie było bardzo związane ze światłem, z bielą, z dostępem do właśnie światła słonecznego i to jest jakby echo tego sposobu myślenia, że rolą architektury jest nie tylko wygospodarować kilka metrów kwadratowych na łazienkę, ale tak je wygospodarować, aby właśnie to pomieszczenie nie tylko służyło myciu, ale szerzej służyło higienie, no a w tym przypadku także wypoczynkowi, bo po wzięciu kąpieli można było sobie wyschnąć na jednym z tych szezlongów. Zostawiam was na chwilę w tej niezwykłej przestrzeni, w tej chyba najpiękniejszej w Polsce łazience
Widzimy się za chwilę na dole. Wychodząc, zwróćmy jeszcze uwagę na kraty, które bronią dostępu do zamku. To jest znowu świetny przykład rzemiosła artystycznego, przykład metaloplastyki, czerpiący estetycznie trochę z takiej plastyki góralskiej, z tymi przecinającymi się ukośnymi liniami, a trochę z tego, jak zwykle wyglądały właśnie takie kraty, ozdobne kraty w dawnej architekturze, z tymi kolcami. Ale przyjrzyjmy się uważniej temu, w jaki sposób właśnie te ukośne, przecinające się linie przechodzą w te kolce. Przecież to są po prostu narty. A więc znowu, z jednej strony nawiązanie do tradycji, do historii architektury, a z drugiej strony pewne przymrużenie oka przez architekta. Bo owszem, to jest oficjalna rezydencja prezydenta Rzeczypospolitej. To jest miejsce, w którym prezydent może przyjmować oficjalnych gości, ale także to jest miejsce, w którym nie tylko się rezyduje, ale można po prostu miło spędzić czas. Kiedy ukończono zameczek prezydenta w Wiśle, prasa architektoniczna pisała, że jest to dzieło na wskroś nowoczesne, łączące harmonijnie godność zameczku prezydenta Rzeczypospolitej z tym, co we współczesnej wtedy architekturze najnowocześniejsze i najbardziej odważne. Dzisiaj, po prawie 100 latach od napisania tych słów, trudno się z nimi nie zgodzić. Bo to jest w 100% zamek. Malownicza, kamienna budowla położona na stoku góry z dwiema wieżami. Ale także jednocześnie to jest w 100% budynek modernistyczny. Pojawiają się poziome okna, można powiedzieć okna wstęgowe, okna narożne, a gdy wejdziemy do środka, zauważymy, że jest on wsparty na słupach. A więc pojawiają się wręcz rozwiązania z awangardy modernistycznej, funkcjonalistyczne. I to właśnie w tym połączeniu rzeczy na pozór sprzecznych, moim zdaniem, tkwi sekret tego budynku. On jest piękny nie tylko malowniczością położenia, malowniczością swojej architektury, ale także wyjątkowością swojego kształtu, tego połączenia tradycyjnej architektury, czerpania garściami z estetyki, no wręcz średniowiecznej, z tym, co w architekturze dwudziestolecia międzywojennego było najnowocześniejsze, najbardziej progresywne, awangardowe. Jest to też cała galeria tego, co w polskim rzemiośle, w architekturze wnętrz dwudziestolecia międzywojennego było najlepsze. To jest wizytówka architektury dwudziestolecia międzywojennego, tego momentu w architekturze, kiedy spotykała się tradycja, historia architektury z nowoczesnymi materiałami, z nowoczesnym sposobem myślenia o przestrzeni. I to decyduje o wyjątkowości tego budynku. To jest zamek, ale modernistyczny. Muszę powiedzieć, że zameczek w Wiśle zrobił na nas wielkie wrażenie. To niepozorna budowla, a jednak skarb polskiej architektury dwudziestolecia międzywojennego, czy w ogóle XX wieku. Serdecznie dziękuję Kancelarii Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej za zgodę na realizację tego materiału o tej chyba wciąż nieodkrytej perełce. Dziękuję także sponsorowi tego filmu, Mercedes-Benz Polska, dzięki któremu mogliśmy przyjechać tutaj do Wisły tym nowym Mercedesem EQS. Prawdziwą, luksusową limuzyną, ale elektryczną. Dziękuję Wam, że spędziliście ostatnie pół godziny z nami. Zapraszam do zobaczenia naszego filmu W poszukiwaniu polskiego Wersalu i do subskrypcji tego kanału. Dziękuję. Do zobaczenia.